Hanako jest serią, która skrywa wiele tajemnic, a autorzy lubią pozostawiać małe tropy do odkrycia. I z pozoru mało istotny detal skrywa w sobie sekret. I tak sobie pozwoliłam dzisiaj pogdybać o Hyūdzen Natsuhiko. Zapytacie, czemu temu bohaterowi poświęcam uwagę? Cóż, z paru powodów. Pierwszy powód jest taki, że otrzymuje on stosunkowo mało miłości i uwagi. Drugi jest skojarzony on z postacią Sakury, którą bardzo lubię. A trzeci powód jest to detal, o którym się dowiedziałam od Oli, którą pozdrawiam serdecznie, który sugeruje, że skrywa on tajemnicę. Hyūga Natsuhiko jest postacią, która dostała stosunkowo mało czasu antenowego. Po raz pierwszy widzimy go na ekranie w tajemniczej scenie, kiedy komunikuje się z czarnym żurawiem, który był ukryty w kieszeni Nene. お、よう、ずいぶん待たせやがって。Ma on uczucia romantyczne w stosunku do Sakury. Zna, a nawet można byłoby powiedzieć, że koleguje się z Tsukasą, chociaż słowo koleguje się chyba jest za dużym słowem. Chce być on jak najbliżej Sakury, a ta jest związana z Tsukasą. Działa on w radiu, który zmienia plotki, czyli doskonale wie, jak działają szkolne tajemnice. Reasumując, jest człowiekiem, który jest wciągnięty w nadnaturalny biznes. Tylko jak? Posiada on zdolności ponadnaturalne jak rodzina Miyamoto? Czy jest on może bliski śmierci? Ola zwróciła mi uwagę na istotny szczegół, na naszyjnik, który Natsuhiko otrzymał od Sakury. Naszyjnik ten jest zbudowany z germanu. Niektórzy uważają, że kamienie mają moc oddziaływania na ludzi, a według słownika kamieni german przyciąga szczęście i możliwości. Jest to amulet, który zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. Czyżby to była moja odpowiedź na pytanie? Natsuhiko jest beztroski, ale z drugiej strony zawsze z kłopotów wychodzi obronną ręką. Teraz chciałabym powrócić do sceny przyjęcia herbacianego. Sakura podczas tego przyjęcia wydaje mi się, że naprawdę sympatyzuje z Nenę. Nie macie takiego odczucia, że naprawdę ją polubiła? きっと仲良くなれるわ。Po przyjęciu herbacianym Sakura jest zmuszona wysłać Nenę do innego wymiaru i razem z nią wysyła również Natsuhiko. Niby chce się go pozbyć, ale z drugiej strony, jeżeli naprawdę ten amulet ma moc przyciągania szczęścia, i ma moc zwiększania prawdopodobieństwa sukcesu. Może Sakura wysłała Natsuhiko celowo z Nenę, dlatego że wiedziała, że Natsuhiko wyjdzie z tej całej sytuacji obronną ręką i dzięki temu, że Natsuhiko będzie razem z nią, to nic się Nenę nie stanie. Zwróćcie uwagę, że Natsuhiko nie pozwala otworzyć Nene żadnych niebezpiecznych drzwi. Natsuhiko ma swoją uroczą stronę, przykładowo bardzo mi się podobała scena, kiedy uratował on Mitsubę przed Teru. Niestety dawno nie widzieliśmy go w mandze, a szkoda, bo z przyjemnością bym się więcej dowiedziała o tym bohaterze. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik, to zapraszam Cię do kliknięcia łapki w górę oraz do wyrażenia swojej opinii w komentarzu. Do usłyszenia w
wkrótce.